Otwarty klub w Cieszynie rozkręca się na wakacje. To nie tylko czwartkowe spotkania z karaoke z nowym prowadzącym, ale również piątkowa muzyka na żywo. W podziemiach Starówki, gdzie już mieści się otwarty klub od 2 lat prawie, ruszamy. Miały być koncerty w każdą środę, niestety chyba pod studentów, nie wiem, może studenci mają teraz inne zajęcia, inne zainteresowania, nie wyszło, także piątki, tak żeby cieszyniacy mogli sobie spokojnie po pracy przyjść na te koncerty. To taka przeróżna muzyka, czyli każdy tu znajdzie coś dla siebie. Oczywiście, jesteśmy otwarci tutaj na wszelkie zespoły o różnym gatunku muzyki, byleby to była muzyka instrumentalna, tak? No raczej nie będą to dyskoteki, nie będzie to techno, ani nic w tym stylu. Oczywiście, jeżeli ktoś ma zespół, czy jest solistą, grana na gitarze, chce sobie pośpiewać, nie ma problemu. Od tego jest otwarty klub. My również przykładamy wszelkich starań, żeby ta muzyka była na poziomie, nie tylko jeżeli chodzi o samych wykonawców, ale jeżeli chodzi o odbiór, czyli cały czas inwestujemy w sprzęt, w nagłośnienie, poznajemy te sale, także myślę, że po ostatnim koncertach ludzie coraz bardziej są zadowoleni, coraz fajniej to wychodzi, także myślę, że właśnie działa to miejsce tak, jak powinno. Czyli to ta piątkowa muzyka na żywo w otwartym klubie, ale otwarty klub to również karaoke. No od tego się zaczęło. Karaoke, tak, w każdy czwartek nadal karaoke. Karaoke z powerem, czyli z tą siłą, mocą, tak, ma być. Nagłośnienie zawodowe jest dokładnie tak samo jak na koncerty profesjonalne. Nagłośnienie z przodu, profesjonalny usług, profesjonalne mikrofony. Zmiana taka od zeszłego tygodnia, jest nowy prowadzący, ponieważ ja już niestety nie mam za bardzo czasu na to, bo tych karaoke koncertów jest dużo, ale jest prowadzący, który zajmie się tym co najmniej tak dobrze jak ja. Ewa zresztą, którą wszyscy dobrze znacie, która jest z nami od samego początku, brała udział we wszystkich chyba konkursach wokalnych po drodze, które się działy. Od niedawna również wokalistka zawodowa ze swoim zespołem, nawet z dwoma, także wie, jak to się robi i z jednej, i z drugiej strony. Często mnie również miała okazję zastępować na karaoke, więc wie, jak to robić. Także zapraszam wszystkich gorąco na karaoke z powerem. Prowadzi Ewa. W każdy czwartek. W ostatnim czasie w podziemiach Starówki zagrały m.in. takie zespoły jak Krawal Banda czy Hobbs Band. Gramy ponad 15 lat, jesteśmy grupą takich fascynatów rock'n'rolla ogólnie, w różnej postaci, od lat 60., 70., 80., także wszystkie dekady. Staramy się w naszej muzyce coś tam skraść z każdej dekady, to co było najciekawsze. Nowy projekt, właśnie taki świeży, zespół Hobbs Band, taki blues rock, można powiedzieć, taki dość w stylu WW, na przykład, jak ktoś lubi, to bardziej wyrafinowane i bardziej wyszukane granie, takie bardziej, są też akustyczne utwory, bardziej takie melancholijne, ale jest też element buntu, także myślę, są czadowe kawałki, także każdy coś tam znajdzie dla siebie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.